Cześć kochani, witam was już z całkowicie innego otoczenia. Jestem już w Anglii, wyjechałam. Tak prezentuje się mój pokój, wcale nie jest dużo większy niż to, co widzicie. Siedzę właśnie na łóżku, obok mam taką szafę, szafkę nocną i taką wnękę, ale pokój jest idealny, wystarczający, jest super. I przychodzę do was z pierwszym filmikiem z zakupami. Pewnie jesteście mega ciekawi, co można było kupić pierwszego dnia zakupów w Anglii. Jestem niedaleko Londynu, to znaczy jestem w hrabstwie Essex, w takiej wsi Hatton. Hatton jest niedaleko Brentwood, także spoko. A stąd już całkiem niedaleko do Londynu, jakieś pół godziny, godzinę, zależy do której części oczywiście. No i dzisiaj poszłam na pierwsze zakupy na High Street, więc kupiłam sobie parę rzeczy. Ponieważ nie wszystko mogłam wziąć do samolotu ze względu na wagę, musiałam kupić kilka pełnowymiarowych rzeczy, kilku zabrakło mi i takie pierdoły. No a kilka upolowałam na jakieś wyprzedaże albo coś takiego. I może po prostu pokażę wam, co pierwsze dorwałam po prostu, jak zobaczyłam to w charity shop, to po prostu umarłam. Więc weszłam, szukałam oczywiście czegoś na wieczór, bo idziemy dzisiaj z innymi operkami do klubu. Ale szukałam też torebki i wchodzę do pierwszego lepszego charity shop, czyli do sklepu charytatywnego, jak większość z was pewnie wie, i dorwałam taką wielką, wielką, brązową, skórzaną torbę z Zary. W środku prezentuje się tak. Trochę mi się nie podoba zapięcie, bo jest po prostu wiązana po środku. Natomiast mi to zupełnie nie przeszkadza, bo ja w większości i tak zamków nie używam w torebkach, więc spoko. Prezentuje się tak naprawdę, jest ogromna, jest skórzana, jakościowa, jest cudowna po prostu. Jakbym dotknęłam, to sobie myślę, o, ale torebka, wow, ciekawe z czego. I wzięłam, popatrzyłam i Zara, no więc powiedziałam, biorę. Kosztowała mnie 5,99, czyli jakieś 35 zł. Więc jak na taką torebkę w takim stanie, naprawdę świetna. Jedyne co ma takiego, że widać, że była używana, to te odciuchów troszeczkę odnoszenia, otarte, odbity, ciemny materiał. Natomiast w ogóle mi to nie przeszkadza, ponieważ tego nie widać. I naprawdę torebka marzeń. Wow, po prostu cudowna jest. To była pierwsza rzecz, jaką kupiłam. Nie, sorry, druga. Pierwszą rzecz to kupiłam sobie książkę. Ale to jest nic ciekawego właściwie. Książka jak książka. Dobra, i teraz tak. Pierwsze weszłam do Bootsa z takich drogeryjnych rzeczy, ponieważ potrzebowałam odżywki, pensety, takich pierdół. No więc kupiłam pensetę, taką bardzo, bardzo podstawową. Zobaczymy, czy będzie działać. Jak nie będzie działać, to kupię jakąś droższą, ale ta była za funta, więc myślę, że mi wystarczy. Nawet jeszcze nie odpakowałam, nie próbowałam, ale wygląda na porządku, także myślę, że nie trzeba mi będzie nic więcej, przynajmniej na razie. Potrzebowałam też kremu do rąk, dlatego kupiłam sobie krem do rąk z wazelin. Za niego dałam chyba funta 80 albo coś takiego. Nie próbowałam jeszcze. Pachnie całkowicie neutralnie, żaden specyficzny zapach. I jest niby wzmacniająca paznokcie, no ale zobaczymy, jak się to sprawdzi. Sorry, że mówię tak cicho, ale wszystko po prostu się niesie na dom i wiecie, nie chciałam po prostu, żeby ktoś musiał słuchać tego, co ja tutaj mówię do was, oprócz tego, że wy to musicie słuchać, no ale sorry. Ale właściwie nikt nie musi. Dobra, potrzebowałam też patyczków, więc kupiłam patyczki do uszu, znaczy właściwie do uszu, jak do uszu. Potrzebuję ich głównie do demakijażu. Też zapłaciłam za nie funta z hakiem, funta 5 pensów chyba jakoś tak. I baciki za funta chyba 70, ale nie wiem w ogóle, czy mam mówić o ceny, czy nie. Może chcecie sobie porównać, ja zawsze chciałam porównywać, więc mówię ceny. I potrzebowałam nowego szamponu, ponieważ brałam wszystko w tych wersjach podróżnych, jak jechałam, ponieważ wszystko musiałam mieć wagowo zgodne, bagaż z tym, co podałam na bilecie. Dlatego musiałam się zmieścić w 20 kg na cały rok, więc musiałam wszystko brać mini. Więc kupiłam sobie szampon z Pantene Pro-V. Tak, zobaczymy, jaki będzie. Jest teoretycznie do jasnych włosów, natomiast myślę, że do moich też się sprawdzi. Właściwie nie zastanawiałam się długo nad wyborem szamponu. Wiedziałam, że Pantene zawsze się u mnie jakoś w miarę dobrze sprawdzały, dlatego wzięłam go od razu, bez większego kombinowania, który i tak dalej. I coś, co zawsze chciałam kupić, to jest Aussie 3 Minute Miracle Reconstructor. Więc
Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Wszyscy chwalą tą odżywkę. Ja nigdy nie miałam nic z Ossi. Widziałam je na Allegro, ale w całkowicie innych opakowaniach. Chyba to jest nowa szata graficzna po prostu Ossi. A na Allegro jeszcze sprzedawana ta stara, ta fioletowa. Odżywka kosztowała mnie chyba 5 funtów 4,99. Ale myślę, że starczy mi na bardzo długo, bo to jest 250 ml. Teraz jestem do używania odżywki sama, nie tak jak w domu, że wszyscy używają jednej odżywki. Więc myślę, że sprawdzi się u mnie. Jeśli nie, no to trudno. No. Ale myślę, że nie powinno być większych problemów z tym. Kolejna rzecz to jest suchy szampon. Tutaj mam tak, że czasami nie mogę się po prostu kąpać, kiedy malutka śpi wieczorem, więc muszę przetrzymać do rana na przykład z kąpielą. To jest masakra dla mnie, ponieważ nie cierpię chodzić spać w takich, wiecie, włosach po całym dniu. Dlatego stwierdziłam, że muszę mieć ze sobą jakiś suchy szampon. I zdecydowałam się na Batiste Lace. Wszystkie te szampony jak dla mnie śmierdzą. Żaden zapach nie podobał mi się tego suchego szamponu, dlatego zdecydowałam się na taki najbardziej neutralny jak dla mnie, czyli właśnie ten koronkowy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja miałam zwykły chyba, albo niezwykły. Jakiś miałam właśnie, Paulinka kiedyś wysłała taką miniaturkę, też z Batiste i w miarę fajnie się sprawdził, dlatego postanowiłam nie kombinować więcej. Te sobie dziewczyny chwaliły, więc kupiłam ten. I właściwie wychodząc już przy kasie, chciałam jeszcze kupić krem do stóp, natomiast były tylko szole, a szole mnie nie satysfakcjonowały, ponieważ ich cena jest masakryczna jak dla mnie. No i wychodząc, właściwie podchodząc do kasy, zobaczyłam, że jest półka z przecenami, tak patrzę, oglądam i wow, krem do stóp, biorę od razu. 3,5 funta dałam za krem, jest to Clear Zal, nie wiem. Był przeceniony z 7 na 3,5 funta, więc o połowę. Mam nadzieję, że się sprawdzi, jeszcze go nawet nie otwarłam, nie wiem co to za firma w ogóle, ale myślę, że będzie w miarę okej. Okay. Jest tutaj dosyć mało, cena dosyć wysoka, także mam nadzieję, że jakościowo będzie trochę lepszy niż niektóre takie te, wiecie, za 4 zł kremy do stóp w Polsce. Okej. Okay. I tak, kolejna rzecz to weszłam do Superdraga. Superdragu właściwie już nie miałam tylko. Chciałam kupić sobie jakąś wodę toaletową, coś takiego, ponieważ nie wzięłam żadnej ze sobą. Po prostu zapomniałam, po drugie waga mnie nie puszczała. Waga bagażu mnie nie puszczała, żeby zabrać jakąkolwiek wodę toaletową ze sobą. Dlatego chciałam kupić jedną tutaj. Natomiast jeszcze nie mam wybranego zapachu, tak kręcę się koło Riany, koło Britney Spears i takie, wiecie, dosyć popularne zapachy. Natomiast nie wiem się zdecydować, czy wolę słodki, czy wolę świeży, czy jaki. Nie wiem, na co mam teraz ochotę, dlatego chodzę i błądzę i usiłuję wyszukać. Natomiast po prostu znalazłam półkę z przecenami. I byłam tak mega w szoku, że to po prostu jest masakra. Kupiłam sobie, jeszcze nawet nie odpakowałam, bibułki matujące do twarzy i kosztowały mnie aż magiczne 10 pensów, czyli 50 groszy, takie 52 może. Nie wiem, jak się będą sprawdzać, są tu dwie paczki tych bibułek matujących, więc jak za 10 pensów, sorry, chociażby to miało nie działać, to jest tak śmieszna cena, że wow. Kolejna rzecz, to akurat nie było na przecenie, ale to kupiłam 20 płatków zmywających do paznokci. Nie mam jeszcze tutaj lakieru, natomiast mam lakier na paznokciach u stóp i już się powoli ściera, dlatego muszę doprowadzić stopy do porządku, więc potrzebowałam takiego czegoś. Potrzebowałam też toniku, natomiast zapomniałam o tym totalnie, robić zakupy i przez głupotę na wyprzedaży, właśnie na półce z wyprzedażami zobaczyłam olej, więc od razu go wzięłam. Nie interesowało mnie co i jak i tak dalej, ponieważ kosztował 99 pensów, więc no sorry. Cena rewelacyjna, produkt myślę, że się w miarę sprawdzi, a jak nie, no to trudno. Kolejna rzecz to jest paletka cieni z serii The Only Way is Essex. Essex jest hrabstwo, w którym mieszkam, dlatego tak właściwie nie doczytałam się, czy to jest jakaś promocja miasta, tego hrabstwa, czy co. Natomiast paletka cieni prezentuje się całkowicie super. Tak, ja bardzo lubię perłowe cienie, natomiast jeden był troszeczkę ukruszony i nie zdążyłam tego sprzątnąć, ponieważ przed chwilą właśnie wróciłam z zakupów. Kolor prezentuje się w ten sposób, jak widzicie, jest to fioletowy,
niebieski, taki seledynowy i perłowy. Są fajnie napigmentowane, perłowe, dlatego myślę, że będę ich dosyć często używać, ponieważ cieni też wziąłam bardzo mało. Właściwie jedną paletkę tylko wzięłam cieni i to wszystko. Dlatego powoli uzupełniam moje zapasy tutaj. Zresztą widzicie ten syf za mną, to są właśnie moje kosmetyki. Muszę tam posprzątać jeszcze przed wyjściem dzisiaj. Także spoko. No i ostatnia rzecz to jest slick. Właściwie nie chciałam kupować nic ze slicka, ponieważ weszłam, popatrzyłam, tak trochę przebrana ta półka była, właściwie nie było nic na wyprzedaży, a spoko, nic nie kupuję, tylko popatrzę. Spodobała mi się strasznie ta szminka, natomiast nie wiem, czy się na nią zdecyduję, czy nie, bo było 5 funtów, o to mnie chodzi, jak to mówią. Ale byłam na tych właśnie, na tej półce z wyprzedażami i patrzę na sam dół, po prostu slick, ciekawe co mają ze slicka, pewnie coś masakrycznego, nie? Biorę, podchodzę i patrzę się, a tam zestaw z tej kolekcji The Berry Collection. Po prostu wow, ja to chciałam kupić w Polsce po tym, jak pokazała to brunetka na swoim kanale, że naprawdę świetnie się to u niej sprawdziło, mimo tego, że to jest taki ciemny kolor. I tak się krążyłam wokół tego na Allegro, chyba na Alle Drogeria i tak dalej. I kosztowało to bodajże 50 zł, 45 chyba jakoś tak. Natomiast przyjechałam tutaj, patrzę i przez głupotę kupiłam to za 2,99. Także cena śmieszna, kosmetyki nietknięte nawet, nie tak jak w Polsce, że to było wszystko rozwalone. Więc taka ciemna, bardzo ciemna szminka. Kredka w tym samym kolorze, chyba w tym samym. Też to jest taki brązowo-fioletowy, taki właśnie jagodowy. Nie wiem, czy widzicie, jest tak ostre światło, bo siedzę naprzeciwko okna. No i ostatni to jest róż do policzku, właśnie przez który chciałam kupić cały ten zestaw. Właściwie na tej kredce mi najmniej zależało, zależało mi na tym róż do policzków i na szmince. Róż do policzków przedstawia się tak, a zrobię wam słocyka. Mniej więcej tak to się przedstawia i po prostu jak za 3 funty stwierdziłam, muszę to wziąć. Chociażbym tego nie używała, to na przykład mojej siostrze później dało coś. Ale nie, myślę po prostu, że będę tego używać, bo strasznie byłam napalona właśnie kiedyś na tą kolekcję. I praktycznie to było na tyle, ale jeszcze wstąpiłam do The Body Shopu, ponieważ potrzebowałam żelu pod prysznic, a zapomniałam o tym w Superdragu i w Butsie, dlatego stwierdziłam, że a dobra, wejdę do The Body Shop, może będą mieli coś na przecenach, chociaż tam jest tak drogo, że po prostu nic na pewno nie kupię. No i weszłam i wyszłam z dwoma rzeczami. Pierwszą rzeczą jest masło do ciała. W Polsce są masakrycznie drogie i nawet jak są przecenione, to są tak samo drogie, jak były wcześniej praktycznie. Natomiast kupiłam to masło za 6 funtów. Czyli jakieś 35 zł? 30 zł? Wow, 30 chyba. Także jestem w szoku. Kupiłam zapach papajowy, był jeszcze. Papajowy. Był jeszcze jagodowy. Almond. Wiecie. Kurde, normalnie masakra jakaś. Migdałowy i jeszcze jakiś jeden, który mnie w ogóle nie interesował, bo to były takie ciężkie zapachy. Natomiast ten jest bardzo świeży, naprawdę bardzo mi się podoba. Jeszcze go nie otworzyłam tego masła, natomiast na testerze sprawdzałam. I kolejna rzecz to jest właśnie żel pod prysznic do kąpieli. To jest ostra dynia. Tak, ostra dynia, także po prostu zapach jest przepiękny. Uwielbiam słodkie zapachy. To właśnie taką słodziusieńką dynią. Zapach jest przepiękny i za to dałam 2 funty. Także niewiele drożej niż normalny żel pod prysznic. To tyle. I kupiłam sobie jeszcze glamour dzisiaj. Nie było żadnego dodatku na razie. Ale mam nadzieję, że będzie i teraz sobie na pewno kupię. Glamour o wiele jest 2 razy grubszy niż nasze glamour w Polsce. Tak samo Cosmopolitan jest 2 razy grubszy niż w Polsce. Ale czytanie jest właściwie tyle samo, bo tu są reklamy na pół gazety reklam, także spoko. To tyle, sorry, że tak trochę dziwnie mówię, cicho, półgłosem właściwie i tak
takim innym głosem, natomiast staram się mówić jak najciszej, żeby po pierwsze nie robić hałasu, a po drugie nie wszyscy muszą słyszeć, o czym ja tutaj mówię. Okej, to jest wszystko. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić i w ogóle wgrać ten filmik jak najszybciej, a po drugie nakręcić jakiś dla was. Może zrobię taki filmik, co spakowałam w ogóle ze sobą, jadąc tutaj do Anglii na cały rok, co wziąłam z kosmetyku. Myślę, że to może być całkiem ciekawe, ponieważ ja jak się pakowałam, właśnie szukałam czegoś takiego na internecie, co ze sobą wziąć, takiego najpotrzebniejszego, ponieważ nie miałam zielonego pojęcia i stwierdziłam, że zataśmuję wszystkie moje pudełka z kosmetykami i każę to rodzicom wysłać kurierem do Anglii, natomiast no, powstrzymałam się od tego. Chociaż cały czas to rozważam, dlatego to jest jeszcze, to nie jest potwierdzone, że na pewno tak nie zrobię, bo jest bardzo prawdopodobne, że tak właśnie zrobię, no ale nie no, myślę, że powoli będę uspełniać swoje zapasy tutaj, a później to ewentualnie będę wysyłać kurierem do domu, jak będę wracać za rok. To tyle, dzięki serdecznie za uwagę i trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa.